Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i witam was w trzecim odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Tajemnice Jumanji, czyli witam was w kolejnym odcinku nowej modyfikacji. Uznałam, że się tutaj mogę przejść w sumie. No dobra, może sobie jakoś poradzę z topielcem. Gorzej, że ja nie widzę, on ma życia. Czy on mi nic nie zrobił? Czy mi się gra popsuła? Aha, popsuły mi się te liczniczki. Czyli ja nie widzę, ile ja mam życia i nie widzę, ile on ma życia, tak? Dobra, tam może na razie nie pójdziemy. Tam była krwiopijca, bym chyba wolała się z nią pobawić niż z tym topielcem. Tam coś jest, podpłynęłabym tam w sumie. Dobra, tam jest ta krwiopijca i tam są dalej jakieś domki. Pierwszy zapis na dzisiejszy odcinek. No, z krwiopijcą się już chyba bardziej mniej boję. Gorzej, że mi się nie pokazuje, ile oni mają życia. No dawaj, krwiopijco. Dobra, zmienimy sobie troszeczkę. Dobra, ale nie lataj mi nad głową. Ała. No halo! W ogóle on mnie zatruł, tak? No, ja w ogóle nie mogłam go uderzyć, bo tak. Co mi się dzieje z tym sterowaniem? Ta wyspa jest jakaś popsuta chyba. No bijesz tą krwiopijcę. W ogóle co ona ma tyle życia? No wreszcie! Tylko żeby się nie okazało, że zaraz sobie wykituję. Jakieś problemy mam ze sterowaniem. Okej. Okay. Dobra, co my tu mamy? Pewnie jakaś leśna jagoda się znajdzie. Gałąź, cześć. Dobra, polne jagody, mięso kopacza. Niebieski bez. Oczywiście pozbieramy sobie te standardowe roślinki. Tam są topielce, do panów topielców się nie zbliżamy. Dobra, co my tu mamy? Rdest polny, olbrzymi wąż. Czy ja mogę ci zrobić krzywdę? Tak, jest za ciebie 20 punktów doświadczenia i nic z ciebie nie ma. Najlepsze jest to, że mi się właśnie te liczniczki popsuły. O, proszę, tam mamy jakieś wilki. Czy to wszystko jest do zbierania? Tak, to jest rzepa. Myślałam, że rdest polny. Ale tutaj ktoś ewidentnie musi żyć. Na to to wygląda. Ale ja bym najpierw jednak popłynęła chyba tam zobaczyć, o co chodzi z tamtym miejscem. Wiecie, bezpiecznie bym się czuła, gdybym wiedziała, ile mam życia. Okej, owca. To mi dobrze podpowiada coś, że tutaj są ludzie. Andreas, cześć. Kim jesteś? Nigdy cię tu nie widziałem, chłopcze. Jak masz na imię? Jestem John. A ja Andreas. Jestem robotnikiem. Co tutaj robisz? Właśnie uciekłem z więzienia. Z więzienia? Nie można tego słuchać cały dzień. Masz dla mnie jakąś robotę? Skoro pytasz, moja owca musi zostać ostrzyżona. Okej.
Co za to dostanę? Zobaczymy. Miałbym jeszcze jakieś stare rzeczy mojego syna. Opowiesz mi trochę o swoim synu? Mieszkał tu przez 18 wiosen, a kiedy kupił łódź od Daniela, chciał spróbować szczęścia na pobliskiej wyspie. Interesujące. Masz jeszcze jakieś propozycje? Jeśli tylko masz złoto, co tylko chcesz. A co by było... Chłopcze, nie mam czasu na dyskusję. Muszę wreszcie skończyć moją robotę. Powiedz, chcesz mi pomóc, czy nie? Dobra, ostrzygę twoją owcę. Bardzo dobrze, masz tu nożyczki. Tylko się pospiesz. Nowe zadanie, owcze futro. Chłodź tu, owieczko. Hej, ty. Chyba cię ostrzygłam. Twoja owca nie pozwoli się ostrzyc. Wszystko muszę robić sam. No niestety, gościu. Musisz rzeczywiście nakarmić owcę, inaczej nie będzie stała spokojnie. Czym żywi się twoja owca? Czy ty czasem nie chciałeś mi pomóc? Tak, no ale... Dam ci wskazówkę. Owce chętnie jedzą owoce. A teraz pospiesz się. Chcesz kokosa? Nie wiem, czy to owoc. Nie, to nie owoc. Dobra. To może ja z twojej chaty wezmę jakieś owocki. Nóż. Tu jest jakiś kufer. Ryba i złoto. Skąd ja mam ci wziąć owoce? Tu mamy patelnię. Tutaj gdzieś ten wilk chodził, czy co to tam było. Słyszę w ogóle kucie w kowadło, czyli tutaj są gdzieś jeszcze jacyś inni ludzie. Ale skąd ja mam ci wziąć jakieś jabłko? Albo coś w tym stylu? Wilczak, nie! Nie chcę żadnym wilczkiem bić się, bo to się źle skończy. A czemu nie możesz mi powiedzieć, gdzie są owocki? Ach, bo ten wilk tu przyszedł za mną, oczywiście. A potem wilk mi zabije tego wieśniaka. O, widzę wreszcie, ile wilk ma życia. Coś się jednak naprawiło. I to był w ogóle młody wilczek. Mogłem go na luzie wyklepać, z tego co ja widzę. A niestety tego nie zrobiłam. Dobra, no to co? Szukamy owocków. No nie wiem, gdzie ja znajdę jakieś owoce. Może zje gałąź? Muchomor. Świetnie. Ciekawi mnie, czy jakbym zjadła muchomora, to bym umarła. Tak. Jest napisane, że to trucizna. Jakieś ptaszki sobie ćwierkają. Gałąź. Szczypce do kokosa. Okej. Dobra, tam jest w sumie więcej tych wilków, ale oni chyba mi nic nie zrobią. A ty co, masz jakiś problem? Weź się sobą zajmij. O nie, ich jest tu więcej, prawda? Oh my god, no przecież ja tego nie przeżyję. Szczególnie, że to są to jest normalny wilk. Oh my god, ale wygryziecie w dupsko. Nie, no pogryzą mnie. Dobra, nie. Z wilkami się nie bawię. Nie. Proszę, dajcie mi spokój. Aha, bo ja z bronią chodzę, tak? No niech ci będzie. Oh, fucking. Gość jest naszej się nieśmiertelny, więc nie mam co się martwić. Chciałam te kokosy sprawdzić.
gdzie one są? Przecież mam już ich trochę, no. Wybiłeś te wilki wszystkie? Nic, co? Dobra, nieważne. Niestety straciłam expa troszkę. Ale też nie ma co się na start tak męczyć. Chodźmy może tutaj. Cześć, panie olbrzymi wężu. Oczywiście z nich nic nie ma, no ale warto chyba. Kolejny muchomor? Tak. Tam są kretoszczury na dole. Tam jest goblin. Tam jest sporo roślin. Tam jeszcze był ten jeden gościu, co siedział przy przystani, ale myślę, że najpierw warto będzie iść na górę jednak i zobaczyć, co tutaj mamy. Okej, tutaj już od razu widzę, że tutaj są strażnicy, więc pójdę w stronę przeciwną. O Boże. Więcej tego dziadostwa nie było. Dawaj. Chociaż jeden szczur mój. Hej, nigdy cię tu nie widziałem. Nic dziwnego, dopiero co tu przybyłem. Dawno nie mieliśmy tutaj gości. Co masz na myśli, mówiąc gości? No ludzi takich jak ty. Przychodzę tu i myślę, że im przychodzą tu i myślą, że im wolno. Ale ja nie jestem jednym z tych gości. Tak, sami to ocenimy. Nie ruszaj niczego, co nie twoje, inaczej będziesz miał ze mną do czynienia. Super, dzięki. Dobra, poradzę sobie chyba z tym dziadem. To jest młody krwiopijca. Oła. Dobra, stałeś się silniejszy. Okej, okay, ciekawie. Cześć, panie wężu. No co jest z tobą? Faktycznie chyba mi siła skoczyła. No jasne. Trująca pokrzywa. Świetnie. Szukam czegoś takiego jak owoce i nie widzę. Okej, okay, blokujące mnie drzewa. Świetnie, to tam już nie idziemy. Tutaj jeszcze to jakieś przejście jest. Ale tutaj się nie da wejść. Bryłka złota. Brak mi odpowiedniego przedmiotu. Oczywiście nie mamy kilofa. Biała bulwa. Roślina lecznicza. Leśna jagoda. Korzeń leczniczy. Miałam powiedzieć, że ktoś tam pracuje, a to tylko kretoszczur. No dobra. Okej, okay, czyli mogę tutaj wejść. Świetnie. Ja potrzebuję jabłuszek. Dostanę po łapskach, jak ten kufer. Nie mamy wytrychów. No dobrze. Sporo was tutaj. Armin. Witaj, jestem John. Jestem Armin, handluję w tej wiosce. Jeśli czegoś potrzebujesz, przyjdź do mnie. Dostaniesz wszystko, za co... za złoto, ma się rozumieć. Co ty tu właściwie robisz? Tylko się rozglądam. Nie ma tu nic do oglądania, lepiej zrób coś pożytecznego. Potrzebujesz czegoś? Tak, skład żywności jest prawie pusty. Potrzebuję ryb, chleba i mięsa. Na co jeszcze czekasz? Dostanę coś za to? Dostaniesz 25 sztuk złota za dostawę. Może być?
Może być. Więc pośpiesz się. Dobra, dobra. Co ty masz tu ciekawego? Nie masz owoców, to mi się bardzo nie podoba. Melanie. Witaj, jestem John. Jestem Melanie, jeśli szukasz mikstur, przyjdź do mnie. Faktycznie masz miksturki. Instrukcja dotycząca trucizny, to się może przydać, wzięłabym to w sumie. Kupię sobie. Produkcja trucizny. Składnik 1 muchomor lub 1 trująca pokrzywa. Roznieść roślin na stole chemicznym, pobraną ciecz wlać do naczynia i przechowywać w zimnie. To się nam może przydać. Franz, cześć. Witaj, jestem John. Czego chcesz? Możesz mi powiedzieć coś o konflikcie? Jasne, ale mogę, ale dlaczego powinienem to zrobić? Chodzi o złoto? Złoto jest zawsze dobre. Więc chodzi o konflikt. Marc mnie obserwuje. Odwal się, nie ma nic do powiedzenia. Nie mam nic do powiedzenia, co? Dobra, chyba czegoś nie zrozumiałam. Za szybko. Wiecie, jeszcze chcę się napić herbaty i kurde nie mogę, bo oni coś tu paplają do mnie. Strażnik wioski, Marc. Siegfried. Witaj, jestem John. Miło mi cię poznać, jestem Siegfried. Możesz mi coś opowiedzieć o tym konflikcie? Nie, muszę... mam na myśli to, że nie chcę o tym rozmawiać. Marc? Jak tam na służbie? Ci chłopcy wymachują mieczami jak wieśniacy. Ale kiedy z nimi skończę, wszyscy jak jeden mąż będą twardzi jak skała. Powiedz mi, jak to jest w straży? Jako przywódca straży żyje całkiem dobrze. Każdy, kto tutaj zaczyna, otrzymuje rozsądną zbroję i dobry oręż. Są też oczywiście nagrody, jeśli ktoś się dobrze spisze. Możesz mnie wytrenować w walce mieczem? Nie, nie trenuję obcych. Musisz stać się jednym z nas, jeśli chcesz ze mną ćwiczyć. Dobra. Chcę dołączyć do straży. Tak, więc udowodnij to. Jak mogę cię przekonać? To twoje zadanie. Jak wygląda sytuacja? Nie wiem, czemu miałoby cię to interesować. Coś tu jest nie tak. Dawid, cześć. Jak właściwie dostałeś się do straży? Przekonałem Marca do siebie, byłem po prostu dobry. Jak przekonałeś Marca? Ta informacja nie jest darmowa. Ile? Nie chcę twoich brudnych pieniędzy. W takim razie czego chcesz? Amulet Siegfrieda. W porządku, przyniosę ci amulet, a ty zdradzisz mi, jak przekonałeś Marka. Dokładnie tak to zrobimy. Ciężko trenujesz? Tak, tak właśnie myślę. Trochę to męczące, ale... Ale co? Ale to dobry trening dla moich mięśni ramion. Możesz mnie też trenować? Nie, tylko wtedy, jeśli będziesz w straży. To jest rozkaz Marka. Słyszałem, że macie problem z najemnikami. Tak, ale nie wiem, co cię to obchodzi. Spokojnie, ja... Zawrzyj wreszcie gębę, nie chcę więcej słyszeć tego tonu. W porządku, zostawiacie samego z tym problemami. Nosie, co za przeżycie. Poczekaj jeszcze. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie jesteś w straży, niczego cię nauczę. Skąd mam wiedzieć, że nie użyjesz tej siły przeciwko mnie? Okej. Czy to by mam po prostu ten amulet ukraść? Podejrzewam, że tak. Masz na sobie piękny amulet. Co? Nie chcesz mi go chyba ukraść? Nigdy. Ale ulga. Skąd masz ten amulet? Kilka tygodni temu podczas spaceru po plaży znalazłem go. Był targany nurtem, być może i dlatego wrak statku ucierpiał. Co muszę zrobić, abyś mi sprzedał ten amulet? Na statku, przy którym był amulet, na pewno będzie więcej bogactw. Przynieś mi tyle, ile tylko zdołasz. Wiesz, gdzie jest ten statek?
Znalazłam ten amulet między najemnikami a rybakiem Danielem. Porozglądaj się trochę po plaży. Znalazłam coś na statku? Co takiego? Jeszcze nic, dobra. Okej, okay, czyli podejrzewam, że między łódką Daniela a najemnikami, tak? Czyli w tamtą stronę? Czy w tamtą? Nie wiem, tutaj jest dużo wysepek. Poszłam się tam przejść, ale nie w tej chwili. Niepotrzebnie tu weszłam. Dobra, tutaj pogadałam z tymi gośćmi. No to idziemy dalej. Takie kółeczko zrobimy. Tam ktoś jest w środku? Nie. Uczeń. Cześć uczniu. Ale chyba powinniśmy pogadać w takim razie z mistrzem. Ale spróbuję zagadać z uczniem. Nie mogę, tak jak myślałam. Tu jest Herman. No to Herman. Witaj, jestem John. Jestem Herman, kowal z Jumanji. Jeśli potrzebujesz dobrego ostrza, to dobrze trafiłeś. Ale mogę ci też pomóc stać się silniejszym, jeśli chcesz. O, super. Wiesz może, jak mógłbym przekonać Marka do siebie? Nie. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne, mogę ci pomóc stać się silniejszym. Dobra, czy ucz siłę. Pokaż mi towary. Masz katowski topór, buławy łańcuch, kostur sędziego. Broń dobra, no ale widzę. No ja bardziej ten by mi odpowiadała broń. Amulet dębowej skóry i tam pastal była. Cześć Marii. Witaj, jestem John. Mam na imię Marii, co mogę dla ciebie zrobić? Masz dla mnie jakąś robotę? Nie, ja nie, ale popytaj innych. Myślę, że Andreas szuka obecnie kilku par rąk. Jesteś zainteresowany, jednak nie wyglądasz mi na kogoś, kto jest chętny do pracy w polu. Ile płaci? Tego nie wiem, to musisz już sam z nim uzgodnić. Opowiedz mi więcej o tym konflikcie. Ach, wiesz co, nie chcę się w to mieszać, dopóki mogę żyć tutaj w wiosce. Pozostałym to jest obojętne. Wszystko z tobą dobrze? Tak, jakoś idzie, teraz po prostu robię sobie małą przerwę. Co tutaj robisz? Rzadko się zdarza, by ktoś mnie odwiedzał. A kiedy już ktoś to robi, to tylko po to, aby porozmawiać z Lizą. Okej. Okay. Liza, cześć. Ty jesteś chyba koleżanką, albo ten. Witaj, piękna pani. Jestem John. Takie schodycze na mnie nie działają, chłopcze. Mów, czego chcesz, jestem zajęta. Gotujesz gulasz? Nie, gotuję zupę. Pokaż mi towary. Jezu, masz jabłuszko. Daj jedno. Kokos. Melon. Dobra, wezmę dwa jabłuszka od ciebie. Jezu, te jabłka były takie drogie. Miałam 40 sztuk złota. Aha, bo jeszcze kupiłam ten przepisik. Dobra, wszystko jasne. Okej, okay, czyli to by było na tyle z tego miejsca w sumie. Dobra. Chodźmy najpierw może ostrzyć tą owcę. A potem się przejdziemy dalej. Dobra, poczekajcie, moment, się napiję herbatki. Bo już mi się zdaje, niedługo zrobi zimna. Dobra, ty pracujesz w polu, powiedziałeś, że owca lubi owoce, więc kupiłam dwa jabłuszka. Jeżeli mnie nie pokocha za te jabłka, to będzie mi bardzo przykro. Karmienie. Spróbuj ostrzyc. Ale śmieszna ostrzyżona owca. Wow. Ej, owce ci udało mi się ogarnąć. Ostrzygłem twoją owcę. No wreszcie, daj mi to futro. Proszę. Wygląda nieźle. Co chciałbyś dostać? Daj mi złoto. Trzymaj, tylko nie przepij wszystkie od razu. Armin potrzebuje chleba, przysłał mnie. Więc sam powinien tu przyjść. Ale wysłał mnie. Wiesz co, przynieśmy najpierw zimne piwo, wtedy porozmawiamy. Słyszałem, że potrzebujesz pomocy, ciągle pracujesz. Tak, chwila. Mogę ci jakoś pomóc? Gobliny pojawiają się na moich polach. Te brudne, małe dranie po prostu mnie okradają.
Co? Boisz się goblinów? Tak, masz z tym jakiś problem? Nie, nie. Wiesz co, chłopcze, wyglądasz na silnego. Zabij te gobliny, a dostaniesz 25 sztuk złota. Co o tym sądzisz? Zajmę się tymi goblinami. Więc pospiesz się, myślę, że wracają. No to prawda, one są na tych polach, czyli muszę mu przynieść piwko, tak? No piwko mogłam kupić, ale to może za moment. Jeszcze tutaj jest ten cały Daniel chyba, z tymi łodziami. Cześć Daniel. Witaj, jestem John. Jestem Daniel, rybak z Jumanji. Co cię do mnie sprowadza? Chciałem tylko rzucić okiem na morze. Ach tak, w porządku, tylko po cichu, żebyś ryb nie przepłoszył. Armin potrzebuje ryb, przysłał mnie. Proszę, zanieś się szybko do Armina, zanim tu wszystko zasmrodzę. Już się robi. Możesz mnie czegoś nauczyć? Wierz mi lub nie, wcześniej byłem najszybszym biegaczem na całej wyspie. Na czym polega twoja umiejętność? Miałam ogromną wytrzymałość, więc jeśli chcesz, mogę ci pomóc poprawić twoją. W porządku. Chcę zwiększyć moją wytrzymałość. Wytrzymałość, poziom pierwszy. Myślę, że możemy się nauczyć tego w przyszłości. Chwilowo chyba wolałabym jednak dać w siłę, bo mamy 20 punktów nauki w sumie. Siła by się przydała, nie ukrywam. Ciekawi mnie, czy są jakieś progi punktowe. Nie wiem, mamy tutaj kokosy. Rozejrzyjmy się więc. Ała, no! Co tak wdupala mi? Nagle wjechałeś. Halo! Ej, nie, moment, bo ja się nie zapisałam chyba. No, halo, ale mi się nie baguj! No, halo, no chciałabym zrobić tyłę. Kroczki do tyłu, no, gościu! No i cholera jasna, w pizdu daleko się zapisałam, jak zwykle. Przed tym gościem pieprzonym. Masz piękny amulet, bla, bla, bla. Tak, ty tam chcesz to na statku, coś tam, kurde. Gadałam z tym Davidem całym, bo już nie wiem. Tak. Ja pierdzielę. Cześć, Herman. Witaj, cześć. Przekonać Marka do siebie, oczywiście nic nie wiesz. Możesz mnie czegoś nauczyć, tak, siły. W sumie to nauczmy się siły, tylko muszę przyuważyć, czy jest jakiś próg punktowy. Mamy teraz 26 punktów, znaczy siły, no. Spróbujmy plus 5. Plus 5. 5 i 5? Jest próg punktowy przy ilu? Przy 40 chyba 5. To nauczymy się do 44, co wy na to? Dobra, czyli do 44 się nauczymy. Chodź tu. To tak. 5, 5, 5 i teraz 4. Raz, 2, nie, 3 musimy się nauczyć. I potem przeskoczymy sobie plus 5 już. Na to wygląda, że tak powinniśmy zrobić. Dobra. Będzie zdecydowanie lepiej już teraz. Tak, tutaj z tymi paniami też muszę pogadać od nowa. Masz tam jakąś robotę? Oczywiście, że nie masz. Opowiedz mi o swoim tym konflikcie. Wszystko z tobą dobrze, jak najbardziej. Liza, cześć. Witaj, piękna pani. Gotujesz gulasz, nie zupę. Dawaj towar. Ktoś tu sprzedawał piwo. Jedno jabłuszko na pewno chce. Masz sztylecik. Z tego syfu, to na pewno mogę sprzedać ci to. To. Okej, okay, czyli gałęzie to są, wiadomo, nam potrzebne. Lód nie mogę sprzedać i tak nie mogę z niej korzystać. Kości też.
Dobra, i na razie tyle. I teraz tak, browara chcesz, tak? Tamten gościu chciał browara, to zanim zejdę na dół, to kupię. Starszy wioski. Ty jesteś szefem? Nie, jestem starszym wioski. Ach tak. O, możemy popytać. Przeżyłeś już pewne kilka niezwykłych przygód, prawda? Nie tak głośno wówczas, gdy byliśmy pierwszy raz na tej wyspie. Co wtedy było? To było dawno, ale mogę ci chętnie opowiedzieć to, co sobie przypomnę. Zanim rozpoczęliśmy zasiedlać wyspę, żyło tutaj wiele potworów. Musieliśmy najpierw wykończyć niektóre z nich, aby rozpocząć budowę wioski. Kilka miesięcy później na wyspę przybył królewski statek. Gdy przybił do brzegu, mogliśmy tylko obserwować, jak tworzy się tu mały przyczółek. Pewnego dnia odkryliśmy wejście do jaskini. Wysłaliśmy dwóch naszych myśliwych, aby się tam rozejrzeli. Gdy zniknęli w ciemności, usłyszeliśmy głośne krzyki. Przerażeni natychmiast zablokowaliśmy dostęp do jaskini. Co jest w tej jaskini? Dzisiaj jeszcze się tego nie dowiedzieliśmy. Mogę do niej wejść? Jeśli naprawdę chcesz tam wejść, to niestety dostęp do niej jest zablokowany. Wydaje się, że znajduje się tam jakaś magiczna bariera. Co możesz mi opowiedzieć o konflikcie? Przepraszam, ale niestety nie mogę nadążyć. O czym dokładnie mówisz? Mówię o konflikcie między najemnikami a strażą. Druid Hypartus co nieco mi o tym opowiadał. Nie chcę o niczym mówić, za dużo złych wspomnień. Och, tego musisz się sam dowiedzieć. Coś jeszcze? Jeśli nie, to pozwól mi trochę odpocząć. Wiesz, w moim wieku mówi się coraz ciężej. W porządku, do zobaczenia. Ale to jeszcze nie koniec, gościu. Jeszcze jedna rozmówka mała, tylko nie wykituj. Możesz mi coś opowiedzieć o wiosce? Tak, to zrobię. Co dokładnie chcesz wiedzieć? Kto mieszka w wiosce? Niech pomyślę. Ach, dobra. Tam... Gdzie mogę coś kupić? U Hermana broń, mistrz Armin... Do lisy. Kowal może ci stać się silniejszym pomóc. Aha. No i to wszystko w sumie wiemy. Dobra. Armin, ty masz chyba piwo miałeś. Dokładnie. No to jedno piwko. No i teraz mogę iść na dół z powrotem. Tylko już zrobię zapis kolejny, żeby nic się nie zepsuło. W ogóle to ja już powinnam kończyć odcinek, ale jeszcze skoczę do gościa, bo oczywiście musimy teraz nadrobić to, co spieprzyłam. Dobra, tam są te gobliny głupie, do których musimy dojść najpierw, przez wilki i przez inne momenty trudne. Dobra, idziemy najpierw ostrzyc tą owieczkę. Cześć, owca. Karmienie, ostrzygamy cię. No jesteś śliczna po prostu. Pójdę od razu do Daniela może. Pójdę do Daniela, ten powinien mi dać, jak dam mu piwo. I bez problemu będzie wszystko. Cześć, Daniel. Witaj, pogadaliśmy sobie chwilę. Armin potrzebuje ryb. A ty mnie możesz uczyć wytrzymałości. Chwilowo nie potrzebuję. No i dobra. No i teraz ty powinieneś mi to dać, co chcę. Andreas, cześć. Ostrzygłem twoją owcę oczywiście. Daj mi złoto. Że potrzebujesz tam pomocy. Zajmę się tymi goblinami. Armin potrzebuje chleba. Ale wysłał mnie zimne piwo. Masz tu piwo. Och, kto pije... Kto piwo pije, ten zdrowo żyje. Dziękuję, masz tu swój chleb. Dziękuję. Taka sprawa, bo ja powinnam mieć coś więcej tutaj. Towary Armina. A skąd ja mam mu mięso dać? Ach, to tu są te gobliny. One mnie poklepią bardzo. O matko, no nie ma opcji.
No tu bez skryta nie przychodzę w ogóle. Ja pierdzielę. Trzeba było brać łatwy poziom trudności i już. Skąd ja mam gościowi wziąć mięso? Kurde, nie wiem. Masz tu ryby. Pozwól spojrzeć na ich świeżość. Ach, bardzo dobrze. Masz tu jeszcze złoto. Tu masz chleb. Dobrze, masz tu jeszcze złoto. A gdzie ja mam, przepraszam, znaleźć mięso? Liza, masz może mięsko? Cholera wie. Tu jest jeszcze ten taki jeden gościu, strażnik wioski. Mogę z tobą pogadać? Nie. Nie, to nie. Dobra. Z Franzem gadałam? Tak, gadałam z nim. No to co, moi drodzy? Myślę, że to jest odpowiedni moment na zakończenie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym. Ja się teraz zastanowię, gdzie się udać. Jeszcze sobie na koniec odcinka przyjrzymy dziennik. Gobliny na polu, to ja nie jestem w stanie ich chwilowo zabić. Dostęp do jaskini to jest raczej niemożliwe. Powinienem splądować zatopiony statek, który leży między najemnikami a rybakiem. Amulecik, no to się z tym wiąże. A towary Armina? Nie wiem, skąd mam mu wziąć to. Dobra, no chyba zostaje nam nic innego, jak po prostu iść gdzieś dalej w drogę. Także, moi drodzy, ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym materiale z tajemnic Jumanji. Cześć!